Czwartek, piąty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju mamy opis stworzenia kobiety. Taki starszy, trochę bardziej prosty, można powiedzieć, opisujący, jak to Pan Bóg uczynił z żebra pierwszą niewiastę. Natomiast początek jest niesamowicie intrygujący, bo zaczyna się od stwierdzenia Boga: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Człowiek sam na to nie wpadł, mężczyzna na to nie wpadł. Pan Bóg mu mówi, co jest dla niego potrzebne. Kiedy chce stworzyć dla niego odpowiednią pomoc, okazuje się, że żadne ze zwierząt, którym spotyka się Adam, nie jest dla niego odpowiednią pomocą. Świetnie przez to tekst pokazuje, że żadne zwierzę, żadna materia, żaden nikt inny na tym świecie nie jest w stanie zapełnić człowiekowi serca, tylko drugi człowiek. Tylko drugi człowiek może sprawić to, że człowiek stwierdzi, to jest to, jestem wreszcie w pełni, jestem wreszcie szczęśliwy. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Pierwszy raz, o czym Bóg mówi, że nie jest dobrze, to jest właśnie samotność, to jest brak drugiego. Jeszcze to sformułowanie Pana Boga, że uczyni dla niego odpowiednią pomoc, ezer kenegdo, które może znaczyć pomoc, która stoi naprzeciwko mnie. A skoro słowo ezer odnosi się najczęściej w Biblii do Pana Boga, pomocą najczęściej jest Pan Bóg, naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca, to można by powiedzieć, nawet tak trochę naciągając, czy trochę nadinterpretując, że kobieta jest taką boską cząstką, boską pomocą dla człowieka. Drugi człowiek jest boską cząstką dla człowieka, pomocą, bo Bóg jest niewidzialny, a człowiek potrzebuje widzialnego Boga, widzialnego kogoś, kogo ma przed sobą. I drugi człowiek mu w tym sensie Pana Boga zastępuje, bo też jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jesteśmy stworzeni do relacji, jesteśmy stworzeni do tego, żeby być z drugim, dlatego tak bardzo cierpimy, kiedy jesteśmy samotni, tak bardzo, bardzo brakuje nam szczęścia wtedy, kiedy nie ma takiego człowieka, który będzie pomocą, nie przeszkodą, ale pomocą, widzialną pomocą blisko nas. Psalmista pokazuje, że to, o czym mówi pierwsze czytanie, jest szczęściem, że właśnie rodzina, posiadanie dzieci, żony, to jest niesamowite szczęście. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twojego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twojego stołu. I prawda, że nie wszyscy mają rodziny, nie wszyscy mają żony, mężów. I to prawda, że nie wszyscy mają dzieci, ale powinniśmy od samego dziecka uczyć ludzi, że rodzina to jest najbardziej podstawowa, nie tylko komórka, ale najbardziej podstawowe powołanie. Powinniśmy od dziecka uczyć ludzi, będziesz matką, będziesz ojcem, będziesz mężem, będziesz żoną, do tego przygotowywać. Potem, jak Pan Bóg będzie chciał wymyślić dla ciebie jakieś inne powołanie, albo potem, jeżeli się jakoś tak życie ułoży, to że nie będziesz, to jest inna sprawa, ale żeby przygotowywać od początku do tego, żeby mieć rodzinę, żeby mieć drugiego bliskiego człowieka, żeby się uczyć narzeczeństwa, chodzenia za sobą, uczyć relacji. Aż dziw, że w szkole podstawowej, średniej nie ma jakiegoś takiego przedmiotu, który by nas uczył. Uczyłby nas po prostu bycia ze sobą, uczyłby nas tworzenia więzi, które będą prowadziły do stworzenia wspaniałej rodziny. Uczymy się na ekonomii, jak budować biznes, uczymy się jakiejś makroekonomii, uczymy się tworzenia wielkich organizacji, struktur, poznajemy różnego rodzaju przepisy, żeby to wszystko funkcjonowało. Poznajemy nawet, jak stworzony jest świat, a tak mało się zastanawiamy nad tym, jak stworzyć idealną, dobrą, szczęśliwą rodzinę. Ewangelista mówi o czymś innym, mówi o tym, jak kobieta, która nie ma męża, ale ma chorą córkę, jak jest bardzo cierpiąca. Cierpi ta jej córka i kobieta wszystko zrobi, żeby Jezus jej córkę uzdrowił. Żeby uzdrowił. I ta wiara syrofenicjanki, którą Jezus traktuje w pewnym sensie jakoś tak nie do końca kulturalnie, my byśmy powiedzieli obcesowo, albo byśmy powiedzieli, no mógłby przecież, co by mu szkodziło uzdrowić jej córkę. W tym pokazuje, że człowiek musi być uparty w stosunku do Pana Boga. Że my musimy być też zdeterminowani, żeby pokazać, Panie Boże, zależy mi. Zależy mi na moim dziecku, zależy mi na moim mężu, zależy mi na mojej żonie, zależy mi na tym, żeby po prostu mieć męża czy żonę. Bo nieraz naprawdę narzekamy na Pana Boga, ale nie ma w nas tej determinacji syrofenicjanki. Zanim zaczniesz narzekać, że nie znalazłaś męża czy żony, że twoje dzieci nie chodzą do kościoła albo odeszły od Pana Boga, zanim zaczniemy narzekać na przełożonych czy naszą rodzinę zakonną, to żebyśmy sobie zadali to pytanie, czy ja mam taką wiarę jak syrofenicjanka, która walczy o to, żeby Jezus nam pomógł. Pomóż Jezu, zlituj się naprawdę nad tą moją najbliższą rodziną, zlituj się, pomóż nam,
żebyśmy byli szczęśliwą rodziną. Wołajmy do Pana Boga, bo naprawdę tam, gdzie ludzie już nie mogą pomóc, tam zawsze jest jeszcze Pan Bóg. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.